Witam ślicznie ponownie. Chciałbym tym razem pokazać, jak wygląda ten moduł skończony w zasadzie. Zostaje mi element alarmu, ale to jest naprawdę głupota. Tutaj mamy, widzimy, po wejściu na stronę internetową, na stronę IP po prostu tego urządzenia. Napisałem po prostu stronę internetową bardzo. Hasło mamy 1, 2, 3, 4. I teraz wybieramy polecenie. Na przykład odblokuj drzwi. Teraz klikam wykonaj. Jestem. Otwieram drzwi. Jeszcze raz. Kręci. Wiadomo, że tutaj są przyciski krańcowe. Jeżeli wkładka wciśnie przycisk właściwej strony, to już nie będzie więcej kręcił, tylko się moduł upewnia, że na pewno jest już otwarty zamek. Tak do końca zaciągnięty. Puszczam, czyli rozwieram. Drzwi sobie zamknięte. Światło za 15 sekund zgaśnie. Tak. Tutaj jeszcze w środku tak to wygląda. Kostka od drzwi, kostka od światła. Światło impulsowe, tak jak na klatkach schodowych, klikane. Przycisk od drzwi tak skonfigurowany, że zwiera, gdy otwarte, a gdy zamknięte, to rozwarte. Opisałem sobie tutaj światło 230, światło 12, dzwonek gong, czyli włączenie, wyłączenie dzwonka. A po prostu między przyciskiem a dzwonkiem jest od drzwi i może odłączyć, żeby nie dzwonił dzwonek. Alarm syrena, będzie załączał, wyłączał syrenę alarmu. No i dwa przekaźniki sterowania silnikiem. Domyślnie na obu żyłach jest minus, masa i zwarte są, więc ciężej tym silnikiem obkręcić ręcznie palcem. Teraz dalej, wracamy szybciutko tutaj do... To słuchajcie, nie wiem czemu zawsze po wydaniu komendy jest bad gateway. Jak cofnę wstecz, wszystko działa i polecenia wykonuje. Jeżeli ma pomysł, co tam trzeba by zmienić, żeby wyświetlało przed potwierdzenie, że wykonał polecenie, to jestem bardzo zainteresowany. Naprawdę szukałem długo, nie mogę znaleźć, jak to w Bashu zrobić, żeby tak było. Teraz słuchajcie, kolejny szybko, kolejna sytuacja. Bo aktualnie mam aktywne auto zamykanie drzwi, jest aktywne. Mogę ustawić nieaktywne, ale to szybciutko pokażę, o co chodzi. W tym momencie, jeżeli otworzę drzwi z wkładki, po prostu otworzyłem, drzwi są zamknięte, czerwona lampka. W tym momencie otwieram drzwi kluczem normalnie od drzwi, nie używam tego całego systemu. Więc jeżeli otwieram drzwi, one są zamknięte, no to system zaczyna kręcić, żeby na pewno otworzyć drzwi i włącza światełko. Gdy zamykam drzwi, bach, zamknąłem, zamknie za mną drzwi, już sam, i światełko za 15 sekund wyłączy. No już nie będę światełka pokazywał, tylko idę tu w tym kierunku. Teraz, jeżeli auto zamykanie drzwi deaktywuje, tak, znowu oczywiście błąd wyświetliło, tu zostawię sobie zaraz na aktywację, będzie nam to potrzebne, ale za chwilę. To teraz, jeżeli ja otworzę drzwi, niby się stało wszystko to samo, ale gdy zamknę drzwi, one się już nie zamykają. Muszę je zamknąć ręcznie. W sensie aplikacją albo poleceniem na stronie. Tym sposobem drzwi nie zatrzasną się za mną, gdy na przykład bez klucza wyjdę. Tylko światełko zgaśnie. Czas jest 15 sekund ustawiony tylko i wyłącznie przykładowo. Dobrze, wrócimy, ustawię z powrotem auto zamykanie drzwi za sobą. I teraz to mogę wyłączyć. Włączyć dzwonek gong. Włączyć małe światło, włączyć duże światło, otworzyć, zamknąć drzwi, aktywować alarm, deaktywować alarm, włączyć syrenę od razu, zmienić diodę na czerwoną, żółtą, zieloną, wyłączyć ją całkiem. Generalnie mogę stosować każdą funkcję, którą tylko ten moduł obsługuje. Ale chciałem pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. Bo teraz w tym momencie jest sytuacja, że drzwi są otwarte, tak? Jeszcze raz otworzę drzwi. No i auto zamykanie włączyłem, więc jak teraz o, zamykam drzwi, to one teraz zamkną za mną. I światło zgaśnie. No to trwa 15 sekund, ani długo, ani krótko.
Później będzie ustawione pewnie z 5 minut co najmniej. No dobra. Teraz biorę sobie przycisk od światła. Gdzie on tam jest? I tak, włączam światło. Raz klikając. Klikam jeszcze raz. Wyłączyłem światło, więc włączyło się znowu na 15 sekund oświetlenie. Jeśli chcę je włączyć od razu, klikam dwa razy. Raz, dwa. Zgasło od razu. Jeżeli znowu klikam dwa razy, raz, dwa, to je włączę. Znowu dwa, raz, dwa, wyłączę to małe. Jeżeli teraz mam zamknięte drzwi. Ktoś do mnie puka, dzwoni, ja nie mogę otworzyć drzwi. No to uniemożliwia kręcenie wkładku ręcznie. Więc jak ja mam człowieka wpuścić? No klikam trzy razy przyciskiem od światła, który jest zaraz obok drzwi w moim wypadku. Raz, dwa, trzy. Drzwi otwarte. Otwieram drzwi, żeby wpuścić interesanta. Drzwi zamykam. I są zamknięte. Algorytm opisałem. Można przyciskiem od światła sterować w taki sposób, że ilość kliknięć ma znaczenie. Od jednego kliknięcia na drugie mam sekundę. Jeżeli w ciągu sekundy od ostatniego kliknięcia nie kliknę, to system zakłada, że już zakończyłem ilość kliknięć i wtedy wykonuje zadane polecenie. Taki to jest system. To jeszcze dla Xamiuśki koniec. Szybciutko wyłączę 1, 2, 3, 4 hasło. I teraz dla ciekawości, o, wyłączę dzwonek gong i zgaśnie ten przekaźnik. Pyk. Odłączyło, teraz by dzwonek nie działał. Taki to jest projekt. Tyle potrafi, kochani, OpenWRT. Tyle potrafi zwykły router z granym OpenWRT, zwykły TP-Link. Tyle możecie zrobić. Oczywiście to wszystko będzie zamkniętą obudową. Przykręcone do ściany. Nad drzwiami najprawdopodobniej. I taki to jest projekt. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Subujcie, dawajcie łapki w górę. Czekam na jakieś komentarze. No i mam nadzieję, że ktoś na forum mi powie, co zrobić, żeby nie było naszego komunikatu bad gateway. Naprawdę nie mam pojęcia, co zrobić, żeby tam się wyświetlała informacja, co zostało. Powiedzmy, że drzwi zostały otwarte. Dzięki ślicznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.